Witamy Państwa bardzo serdecznie na meczu szóstej kolejki Orlen pierwszej Ligi Kobiet, w której to Lech Poznań zmierzy się ze Ślęzą Wrocław. To spotkanie dla Państwa skomentują Dominik Janicki i Michał Korek. Przychodząc tutaj na stadion przy Zagajnikowej, widziałem po prostu tłum lechitek, które wychodziły z sali treningowej i były już gotowe, żeby wejść na murawę i tylko rozegrać to spotkanie na szczycie, bowiem Ślęza Wrocław jest minimalnie wyżej niż drużyna Lecha Poznań i widać było, że dziewczyny są zmotywowane. Ta niebieska fala się praktycznie zawodniczek wylewała z ośrodków szkoleniowych i wyglądają, jakby były dzisiaj gotowe na bitwę. W ogóle, Dominik, przed stadionem na Morasku powinna być taki wielki napis jak z nieboskiej komedii, czyli porzućcie nadzieję ci, którzy tu wchodzicie, bowiem lechitki są na własnym boisku niepokonane. Przegrały, a w zasadzie nie przegrały, tylko straciły punkty w zeszłym sezonie, kiedy to zremisowały 1-1 18 marca, ale to już jest historia, a to, co się dzieje teraz, no to pora napisać kolejną piękną kartę i rozpocząć to widowisko, bowiem dzisiaj będzie nam towarzyszyć z pewnością wiele emocji. Zgadza się, przed nami szykuje się bardzo emocjonujący mecz, tak jak mówiłeś. Lechitki mają bardzo dobry bilans na własnym stadionie, ale warto też podkreślić, warto też dodać, że bardzo dobry bilans ma też zespół Ślęzy Wrocław, ponieważ w tym sezonie wszystkie mecze na wyjeździe zwycięskie, dlatego tak jak mówiłem, szykuje się bardzo emocjonujący mecz. Tak, i myślę, że możemy przejść do omówienia pierwszych składów obu drużyn. Zaczynamy oczywiście od gospodyń w bramce z numerem 22 Anna Laskowska, następnie z numerem 3 Julia Przybył, z numerem 6 Zofia Porada, z numerem 8 Alicja Piechocka, z numerem 9 pani kapitan Zuzanna Sawicka, z numerem 11 Klaudia Wojtkowiak, z numerem 13 Maja Kuleczka, z numerem 14 Martyna Lecha, z 19 Martyna 20 to numer Pauli Frączak i z numerem 21 Matylda Kościelak. Trenerką jest nieustannie Alicja Zając. I przejdźmy może do składu gościń. Skład Ślęzy Wrocław z numerem 12 od bramki Amelia Niedzielska, numer 4 kapitan Oliwia Adamiec, numer 6 Oliwia Szewczyk, z numerem 8 Nikola Domaszewicz, z numerem 10 Nikola Góra, z numerem 11 Aleksandra Gruchała, numer 16 to Zuzanna Walczak, numer 19 Natalia Krawczyk, z numerem 22 Dominika Woźniak, numer 24 Wiktoria Kaczorowska oraz numer 26 i Daria Matuszewska. Trenerem Ślęzy Wrocław jest Arkadiusz Domaszewicz. Warto też wspomnieć, że dzisiejsze spotkanie poprowadzi pani Kinga Damps, a asystować jej będą Anna Masztalerz i Martyna Stasiulewicz. W tym momencie na Państwa ekranach trwa właśnie pokazywanie z tego składu, który przeczytaliśmy, składu lechitek. Bardzo pewnie wyglądają dzisiaj dziewczyny i miejmy nadzieję, że wiatr, który towarzyszy nam dzisiaj na stadionie przy ulicy Zagajnikowej, przyniesie nam też dosyć dużo bramek, bo tego jednak oczekujemy. Tego również oczekuje trenerka Alicja Zając, ponieważ spodziewamy się, że to spotkanie będzie inne, a szczególnie trenerka się spodziewa, że to spotkanie będzie inne niż dotychczasowe na tym stadionie w Orlen pierwszej Lidze Kobiet, z racji na to, że Alicja Zając podkreślała, że ta drużyna lubi grać piłką, że trzeba będzie się nastawić na pojedynki, trzeba będzie się nastawić na cierpliwe granie. Zatem myślę, że dla wszystkich, którzy są spragnieni jakościowego futbolu kobiet, są spragnieni emocji, wrażeń i licznych bramek, to spotkanie będzie po prostu idealne do oglądania, bowiem w ostatnim czasie lechitki musiały przejść prawdziwe testy, jeśli chodzi o ofensywę. Drużyny, z którymi się mierzyły, stawiały bardziej na obronę strefową, stawiały bardziej na grę, na murowanie, kolokwialnie mówiąc, bramki, a tymczasem tutaj przychodzi przeciwnik zdecydowanie wyższego kalibru, większego kalibru, znaczy właśnie Ślęza Wrocław, która może się poszczycić jeszcze parę lat temu dość dobrym, jeżeli nie wybitnym, bilansem bramkowym, ale tak jak mówiliśmy, to tylko historia. Tak jest, trener Alicja Zając powiedziała, że Lechitki rzetelnie przygotowywały się do tego spotkania. No, spotkanie nie będzie łatwe. Wicelider, który nie przegrał meczu jeszcze na wyjeździe, wszystkie zwycięstwa, więc szykują się niezwykłe emocje. Zawodniczki lada moment rozpoczną to spotkanie. Warto powiedzieć, że parę nieobecności wkradło się w szeregi kadry Lechitek, bowiem nie ma Dominiki Kubki, nie ma również Aleksandry Betki, nie ma Urszuli Buczak, nie ma Sary Jóźwiak czy Łucji Teofilewskiej, zatem troszeczkę ta ofensywa oberwała, więc można powiedzieć, że przed Lechitkami prawdziwy test. No i zaczęła Ślęza Wrocław. Teraz trwa już od razu, widzimy, to jest ten doskok, to jest kompletnie inna drużyna, niż z którą zazwyczaj się mierzyły w pierwszej lidze kobiet zawodniczki z Lecha Poznań. Już od razu pojawił się agresywny doskok, agresywny atak na bramkę. No i warto do tego przywyknąć, bowiem tak dzisiaj będą grały zawodniczki gościń. Rzut roczny dla zespołu Ślęzy Wrocław. Teraz krótko rozegrany ten rzut rożny, to może być groźna sytuacja i to była bardzo groźna sytuacja. Zaskoczyła teraz tą niską główką, ale teraz Paula Frączak w kontrze. Teraz prowadzi piłkę, może to być już pierwsza sytuacja dla Lechitek. Ale bardzo dobrze teraz rozegrały ten atak, tą obronę w zasadzie zawodniczki ze Ślęzy, ale trwa właśnie kolejna już kontra. Przejęła Klaudia Wojtkowiak teraz piłkę. No niełatwo się przedrzeć na pewno przez linię środka. Fantastycznie teraz to wygląda właśnie, jak one szybko przejmują tą piłkę, zarówno jedna i druga drużyna. Dosłownie wygląda, jakby zawodniczki chciały się po prostu zapoznać, zobaczyć czym dysponują, jak wygląda ten arsenał, jeśli chodzi o obronę. Maja Kuleczka przy piłce. Udało się zablokować. Kolejny raz udana akcja defensywna Ślęzy. Nie pozwalają wyjść z własnej połowy zawodniczkom Lecha Poznań. Tu pytanie, czy długie piłki się dzisiaj wyjątkowo sprawdzą. Widzimy, że Lechitki próbują zaskoczyć Ślęzę takimi długimi, penetrującymi piłkami. Takie sytuacje miały miejsce już we wcześniejszych meczach, bo to zwyczajnie działało przeciwko tak głęboko ustawionej defensywie zawodniczek z drużyny rywali Lecha Poznań. Teraz zobaczmy bobrą skrzydłem zawodniczki ze Ślęzy. Nikola Góra próbowała się wstrzelić. Będziemy mieli drugi rzut rożny w tym spotkaniu. Drugi dla zespołu Ślęzy Wrocław. Z numerem 26. Daria Matuszewska już zbliża się do narożnika boiska. Muszą się bardzo skoncentrować zawodniczki Lecha, bo już widzieliśmy po pierwszym rzucie rożnym, że niestandardowe rozegranie, to ich chleb poprzedni, teraz była dobra sytuacja i jeszcze trwa trochę takie rozpaczliwe wybicie. Teraz Lechna powalczyła, zagrała dobrze na ścianę i bardzo inteligentnie teraz zagrała zawodniczka Lecha, uspokoiła trochę tą grę, ale już Klaudia Wojtkowiak pędzi do przodu. Nie ma czasu na zastanawianie się i tutaj trwa ciągła walka. Martyna Lechna walczy jeszcze o tą futbolówkę, natomiast... Oj, nie wiem, czy tutaj sędzina podjęła dobrą decyzję. Wydawało mi się, że to był równorzędny pojedynek, ale jednak sędzina widziała to nieco inaczej. Ale brawa za tą próbę, to była dobra akcja. Niewiele zabrakło i Lechitki trzymałyby się przy piłce. Podoba mi się właśnie ten pressing. Tutaj Lech też nie odpuszcza. Nie daje się zdominować. Zobaczmy, jak wysoko piłkarki, kolokwialnie mówiąc, siedzą na drużynie rywali. I teraz uwaga na te boki, bo dobre już przyjęcie. Jeden atak poszedł tą stroną. Porada. Teraz Piechocka. Spokojnie, trzeba cierpliwie budować te ataki. Kuleczka podłączyła się teraz do ataku. Julia Przybył. Ona na skrzydle, to jest kolosalne zagrożenie, tak jak teraz. Świetna akcja. Zabrakło niewiele Martynie Lechnie, ale to jest właśnie, to są te penetrujące podania przez środek pola karnego. Na to muszą być szczególnie wyczulone zawodniczki Ślęzy. Tam pięknie Julia Przybył próbowała właśnie znaleźć Martynę Lechną. Teraz będzie rzut rożny dla Lechitek. Ona umie dorzucić piłkę, umie asystować, ale przede wszystkim umie trafiać, bo w zeszłym sezonie mogła się pochwalić 11 trafieniami, co nie jest przeciętnym wynikiem jak na zawodniczkę z jej umiejętnościami. Teraz wrzutka w pole karne, Maja Kuleczka była blisko, ale dostała pokaźną asystę. No i teraz trzeba uważać, znowu skrzydło. Wracają Lechitki, ale jest przejęcie piłki i zagranie do Anny Laskowskiej. Trzeba inteligentnie rozegrać to spotkanie, bo widzimy, jak wysoko podchodzi Ślęza i to pokazuje, dlaczego znajdują się w takim, a nie w innym miejscu na szczycie tabeli. Maja Kuleczka teraz świetnie, teraz dała sobie radę, jeszcze siateczka założona i leci Klaudia Wojtkowiak, ale teraz inteligentnie przejęła to zawodniczka z numerem 22, Dominika Woźniak. Tak jak mówisz, Michał, trzeba być czujnym. Oba zespoły, myślę, skupiają się na szukaniu tego błędu u swojego rywala. Na razie oba zespoły, można powiedzieć, bezbłędne. Zobaczmy, już pędzą, już Zuzanna Sawicka ma na sobie rywalkę i to jest bardzo groźna strata. W poprzednich meczach też się takie sytuacje zdarzały, ale jednak Zuzanna Sawicka sobie świetnie radziła w takich momentach, tak jak teraz. Oj. Słynie z tej twardej gry. Dobrze, że pani sędzina teraz puściła ten atak. To by źle wpłynęło na przebieg meczu i sędzina najwyraźniej też pozwala na troszeczkę taką ostrzejszą grę, żeby nie za szybko przerywać akcję, bo widzimy, to utrzymanie tej intensywności jest bardzo istotne w dzisiejszym spotkaniu. Tutaj widzimy, szybko starają się Lechitki przychodzić od linii obrony do ataku. Będzie rzut z autu dla zespołu Lecha Poznań UAM. Paula Frączak prawdopodobnie podejdzie do wykonania tego stałego fragmentu gry. W polu karnym Ślęzy są trzy zawodniczki. Jest m.in. Klaudia Wojtkowiak, jest również Martyna Lechna. Ta z Piechocka świetnie sobie poradziła na małej przestrzeni. Ona słynie z gry na małej przestrzeni. Dzisiaj jej doświadczenie będzie niezwykle istotne, ale o tym zaraz, bo teraz dobre piłka. Podanie! Ajajaj, teraz był tylko słupek, bardzo groźne ostrzeżenie, pierwsze dla Ślęzy. Co prawda bramkarka jeszcze nie musiała interweniować, ale to już było pierwsze ostrzeżenie i lecimy w drugą stronę. Tak to dzisiaj będzie wyglądać. Znów uruchomione lewe skrzydło. Ale wróciły już piłkarki Lecha Poznań. Ściga się Piechocka, ale mamy spalonego. Widzimy tutaj dwa szybkie podania i już widzimy, gra momentalnie przyspieszyła. Blisko były zawodniczki Lecha Poznań. Próbowały też kontry zawodniczki zespołu z Wrocławia. Tam jest lewa strona, będzie szczególnie newralgiczna, Dominik. Tam jest również Zuzanna Walczak. Zuzanna Walczak, która fantastycznie zapunktowała w poprzednim spotkaniu z Markusem Gdynia, kiedy to strzeliła dwie bramki. Dokładnie, ta zawodniczka ogólnie ma bardzo dobry bilans, bo w trzech meczach ma już na swoim koncie 4 bramki, a więc dzisiaj muszą Lechitki na nią uważać. Świetnie teraz się uzupełniają zawodniczki na boisku. Zobaczmy Klaudię Wojtkowiak, jak się oddaliła, ale nie dostrzegła jej w pole Anna Laskowska i ta piłka chyba jednak nie poszła w pełni na stratę. Jeszcze wybiła tą piłkę obrończyni Ślęzy. Tutaj Piechocka. Dobre podaj. Niestety troszeczkę. Lechitki widzą lukę i od razu ją wykorzystują. To jest bardzo dobry znak. Tak przed meczem właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, przed rozpoczęciem Tak, Michał? Piechocka właśnie jeszcze przyjęła piłkę. Chciałem tylko powiedzieć, że jedyną szansą, żeby nawiązać z Lechem Poznań walkę, to jest wejście do paszczy lwa, ale o tym za chwilę, bo niebezpieczeństwo zostało oddalone. Trzeba wejść, Dominik, do tej paszczy lwa, trzeba wdać się z nimi w walkę boiskową, nie należy bazować na długich podaniach, bo to od razu pada łupem Lechitek i prowokuje je do groźnej kontry. Trzeba się z nimi zmierzyć w grze na boisku, trzeba się zmierzyć w grze naziemnej i być może to będzie szalenie ryzykowne dla Ślęzy, ale Lechitki mogą czuć się zaskoczone, bowiem zazwyczaj rywalki bazowały na grze górą, szybkich atakach i praktycznie, potocznie mówiąc, lagach, a w tym spotkaniu, jeśli chcą powalczyć na Morasku i przerwać sensacyjną serię Lechitek, no to muszą z nimi się zmierzyć na murawie. Takie jest przynajmniej moje odczucie. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Zgodzę się. Widać przygotowanie taktyczne piłkarek Ślęzy Wrocław. Zobaczymy, kto strzeli pierwszą bramkę. W szczególności trzeba uważać tutaj bardzo na zawodniczkę z numerem 24. Ona przyszła z Pogoni, to jest Wiktoria Kaczorowska. Imponuje warunkami fizycznymi i dzisiaj myślę, że lechitki napastniczki drużyny kolejorza będą musiały się nieco namęczyć, żeby znaleźć sposób na tą rosłą i bardzo silną obrończynię, ale my również mamy rosłą i silną obrończynię Maję Kuleczkę, która też świetnie zaczęła atak. Szkoda tylko, że to podanie było minimalnie niecelnie. Ale już jesteśmy przy, już Lech Poznań przy piłce. Teraz. Słyszymy komentarz trenerki Alicji Zając: trzymaj piłkę, a mianowicie no to jest właśnie klucz do w dzisiejszym spotkaniu. Inteligentne gospodarowanie tą piłką, trzymanie się przy tej piłce. Parę było takich momentów, w których można było pójść z atakiem, ale można było się narazić na szalenie groźną kontrę i lechitki rezygnowały z tych pomysłów. Zagrały w taki sposób bezpieczny i to popłaca, bowiem mają pełną kontrolę nad tym spotkaniem, jak zresztą nad każdym innym, bo zauważyłem właśnie, przebywając na meczach lechitek czy oglądając je, że właśnie to je charakteryzuje, ta niesamowita kontrola nad spotkaniem, wygrywanie pojedynków, również trzymanie rywalek na dystans. Tak jak mówisz, Michał, gra jest bardzo odpowiedzialna, czekanie na swoją szansę. Jedyne na co można narzekać, to na bramki, bowiem jest ich mało, biorąc pod uwagę, że Ślęza wygrała 6-0 z He czy Markusem Gdynia, z którą drużyną przegrała drużyna kolejorza. Zobaczmy, ale teraz świetnie wyjście spod pressingu, Piechocka. Znowu szybkie podanie. Tak, bilans bramkowy w tym sezonie zespołu Ślęzy Wrocław to 16-3 w stosunku do naszego 10-5. Wiemy, że Ślęza Wrocław wystrzelała się zespołem SWD Wodzisławem Śląskim, z którym został odnotowany walkover na stronę lechitek. Więc jeśli szukacie brakujących kilku bramek, możemy na przykład w tym meczu. Ale przejdźmy do spotkania Lech Poznań spokojnie. Fantastycznie funkcjonuje środek pola w Lechu Poznań, bardzo, w zasadzie posyłając piłkę czy to do Porady, czy to do Piechockiej, mam takie wrażenie, jakby je posyłać do banku. Ta gra na małej przestrzeni jest naprawdę imponująca w ostatnim czasie i widać, że trenerka Alicja Zając inteligentnie buduje swoją drużynę i chce przyzwyczaić właśnie kibiców Lecha do takiego ładnego grania piłką, niekoniecznie głębokiej defensywy i takich nieudolnych prób konstruktywnej gry, ale na razie wychodzi to lechitkom perfekcyjnie, jest to bardzo przemyślanie budowany projekt, no i to zdecydowanie w ostatnim czasie przynosi efekty, bowiem Lech Poznań aktualnie znajduje się na 4. pozycji, przejak burza w kolejnych awansach, ale warto wspomnieć, Dominik, że drużyna Ślęzy Wrocław im w tym absolutnie nie ustępuje, bowiem w ostatnim czasie również zaliczyły awanse z niższych pozycji praktycznie co sezon. Także można powiedzieć, że dzisiaj na stadionie przy Zagajnikowej spotykają się dwie dosyć podobne drużyny. Tak jest, starcie dwóch beniaminków. Na zegarach właśnie wybiła 13. minuta tego spotkania. Na razie można powiedzieć, że gra trochę się uspokoiła, Michał. Na co Państwo mogą zwrócić uwagę, to na to, że dobrze sobie radzą obrończynie lechitek pod presją, to jest jedna sprawa, a drugą sprawą jest też to, że bardzo dobrze wyglądają w wychodzeniu w pressingu. Zobaczmy ten doskok Maji Kuleczki, to jest właśnie coś takiego charakterystycznego, to również tym popisuje się Zuzanna Sawicka. Bardzo dobrze w tym obie zawodniczki wyglądają i być może jest to dosyć ryzykowne zagranie, ale z pewnością jeśli chcą grać lechitki w taki sposób nowoczesny, chcą wywierać presję i gwarantować sobie liczby w kolejnych spotkaniach, no to taka gra jest jak najbardziej pożądana. Ale skupmy się na zespole Ślęzy. Bardzo dobrze sobie teraz poradziła Julia Przybył. Nie potrzeba sporo wzrostu, żeby poradzić sobie w defensywie, co udowadnia 16-letnia zawodniczka Lecha Poznań. Dobrze Maja Kuleczka sobie teraz poradziła i rozpędza się zawodniczka Lecha. Dobre podanie. Dobre podanie. ale teraz tu wychodzi to doświadczenie. Widać, że fantastycznie poradziła sobie z rywalką Dominika Woźniak, gwiazda tej drużyny, bo przyszła do tego zespołu z Krakowa, z Ekstraligi i to był taki Dominik znaczący transfer i dosyć niespodziewany, bowiem spędziła sporo czasu w Krakowie, ale o tym zaraz. Atak prawą stroną Ślęzy i wrzutka, dośrodkowanie. Jeszcze jest... Nie ma bramki, ale jeszcze ściga się z piłką. Jakie miała szczęście teraz. Fenomenalny to był atak, naprawdę. Nie spodziewałem się, że takie problemy może mieć z tym strzałem Anna Laskowska, ale ostatecznie... Wszystko dla Lechitek zostało zażegnane, przynajmniej na ten moment, bo mamy rzut rożny. Zgadzam się, sporo szczęścia miała Anna Laskowska, gdyż zawodniczka Ślęzy Wrocław wyraźnie nie opanowała piłki, długo zbierała się do tego strzału, ale jednak i tak sytuacja była groźna. Dośrodkowanie, teraz najbliższy słupek. Przez chwilę myślałem, że to będzie strzał z woleja. Gdyby udało się to skończyć wolejem, to myślę, że nie mielibyśmy co zbierać, można tak powiedzieć, ale trzeba koniecznie uważać na Nikolę Górę. To jest też zawodniczka, która strzeliła w ostatnim czasie, bramkę w meczu z Heczmarkusem Gdynia. Także Walczak i Góra to jest ta siła w ofensywie i warto by Lechitki uważały na drużynę, ale teraz fantastycznie Sawicka i Piechocka teraz na skrzydło. Porada. Kolejne szybkie podanie. Teraz tą akcję na skrzydło i wszystko w nogach Pauli Frączak. Nie udało się opanować tej piłki. Zabrakło uspokojenia właśnie w tej sytuacji piłki. I już przy piłce jest drużyna Ślęzy, ale znowu Zuzanna Sawicka. Niesamowicie podoba mi się ta gra w pressingu obrony Lecha Poznań. Jeżeli to się utrzyma przez cały mecz, to myślę, że ten jeden punkt uda się zatrzymać nawet na swoim wjeździe. Oczywiście warto liczyć na 3 punkty, ale przy tak dysponowanej defensywie Lecha, wow, naprawdę mogą mieć kolosalne problemy zawodniczki ze Ślęzy. Zgadzam się, bardzo dobry pressing, teraz podanie na skrzydło. Porada nie zdąży do tej piłki, ale dobre to było. Tak jak mówiliśmy, Dominik, na początku spotkania, szukać tych luk, szukać podań na dobieg i penetrować te linie. To jest dzisiaj dobry sposób na atak na Ślęzę. Teraz od bramki rozpoczyna Amelia Niedzielska z numerem 12. Ryzykowne podanie znowu na bok, ale nie dojdzie do tej piłki Nikola Domaszewicz. No i od autu rozpoczną oczywiście Lechitki, bo to podanie było dosyć ryzykowne. To, o czym mówiłem odnośnie wejścia do paszczy lwa, takie zagrania na długie piłki przy tak dysponowanych zawodniczkach Lecha w defensywie, to nie jest dobry plan. Udowodniły to już poprzednie mecze, kiedy to na Zagajnikowej poległy drużyny grające w taki sposób, ale uwaga, bo teraz się zagotowało troszeczkę w polu karnym Lechitek. Oddalenie. Ścigała się jeszcze po piłkę zawodniczka Lecha, ale Lechna nie opanowała tej piłki. Teraz uwaga. Maja Kuleczka wygrała ten pojedynek, ale to nie oznacza, że zagrożenie jest zażegnane. Chyba sobie poradzi piłkarka Lecha i poradziła sobie z Oliwią Adamiec, kapitan drużyny Ślęzy. Nie spieszy się Lechitką. Tutaj widzimy już po raz kolejny zrobiło się niebezpiecznie w polu karnym Lechitek. Wysoko znajduje się ta ofensywa zawodniczek ze Ślęzy. Bardzo mało przestrzeni jest dla piłkarek Lecha Poznań i tu wychodzi inteligencja trenerki Alicji Zając, która przygotowała kadrę pod granie 1 na 1. Szukano na rynku transferowym piłkarek, które właśnie radziły sobie w pojedynkach, między innymi Alicja Piechocka, która słynęła z tego w wyższej klasie rozgrywkowej i to doświadczenie może dzisiaj poskutkować. Udało się dogadać teraz z Anną Laskowską i gra się uspokaja. Tak jest, teraz będzie chwila czasu, żeby odetchnąć, jakoś wyjść tutaj z tego wysokiego pressingu piłkarek Ślęzy Wrocław. podanie po ziemi, Anna Laskowska. Tutaj widzimy niebezpiecznie, ale jednak wszystko mają pod kontrolą. Zobaczmy ten doskok, ależ agresywnie zagrała teraz Nikola Domaszewicz i Paula Frączak radzi sobie dzięki dobrym warunkom fizycznym. Brakuje jej troszeczkę momentami takiego zdecydowania, takiej agresji w trzymaniu się przy piłce, czego nie można powiedzieć o Zuzanie Sawickiej, ale teraz uwaga, bo robi się naprawdę niebezpiecznie i to jest ten pressing, to jest to, o czym mówiliśmy. Muszą uważać Lechitki na takie nagłe ataki, bowiem praktycznie cały czas mają kogoś na plecach, wychodząc z fazy defensywnej do ofensywnej. No i na razie fantastycznie robi to Maja Kuleczka, ale pytanie, jak długo będzie zyskiwać kolejne szanse dzięki swojej nieprzewidywalności zagrań. W końcu tutaj udało się wyjść z własnego pola karnego Lechitkom, ale przy piłce już piłkarki Ślęzy Wrocław. Teraz Dominika Woźniak zażegnała niebezpieczeństwo. Troszkę współczuję dzisiaj Martynie Lechnie, bo będzie musiała się dzisiaj nabiegać i nie wiem, czy nie lepszym wyborem byłaby dzisiaj na przykład Martyna Nowaczyk, która mimo tego, że nie ma zbyt imponujących warunków wzrostowych, to ma tą szybkość. To jest taki pocisk w drużynie Lechitek, ale jednak decyzja trenerki jest taka, a nie inna, więc pozostaje nam czekać na efekty, no i zobaczymy, jak będzie kondycyjnie wyglądać Martyna Lechna, bowiem nie dość, że będzie musiała się mierzyć z grą na ścianę i z bardzo agresywnymi zawodniczkami pokroju choćby Wiktorii Kaczorowskiej, to w dodatku jeszcze będzie musiała biegać, tak dużo biegać z racji na te długie, prostopadłe piłki. No i zobaczymy, jak z tym zapasem energii. Może pojawi się Martyna Nowaczyk na boisku w drugiej połowie, zobaczymy. Teraz Sawicka, bardzo wysoko znowu. Uspokojone zagrożenie. Znów cofamy piłkę do Anny Laskowskiej. Tak mogłyby pomyśleć właśnie piłkarki drużyny Lecha Poznań. Szukają swojej szansy cały czas. Wojtkowiak urwała się teraz i teraz można wykorzystać sprint Julii Przybył, ale to już wychodzi doświadczenie i fantastyczne ustawienie Dominiki Woźniak. Myślę, że warto wrócić do Dominiki, bowiem przeniosła się tutaj niedawno, w tym sezonie, było to największe wzmocnienie Ślęzy Wrocław, przeniosła się z Krakowa. Tak, AZS UJ Kraków to silny zespół występujący w Orlen Superlidze. Ekstralidze, tak, zgadza się, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, że na swoim liczniku w tej najwyższej klasie rozgrywkowej ma już 100 spotkań, także Lechitki mają się, można powiedzieć, czego obawiać. Teraz. Ale w grę wchodziły różne aspekty, jeśli chodzi o przenosiny do drużyny Ślęzy Wrocław. Między innymi to, że wymagała czegoś więcej, potrzebowała nowego bodźca, potrzebowała czegoś, żeby się ożywić, tak? Przynajmniej mówiła w wywiadzie dla klubowej telewizji, potrzebowała takiego nowego rozdania, no i tu może być taką prawdziwą liderką, ależ teraz fantastycznie Julia Przybył i ściga się jeszcze z zawodniczką ze Ślęzy, ale wyszła znowu na swoje piłkarka Ślęzy, Piechocka. Przybył. Dobre dośrodkowanie, dobre. Nie próbowała wejść w pole karne Julia Przybyła. Może uderzyć, potrafi to robić i udowadniała też to w poprzednich spotkaniach. Tak jest. Dobrze wyjaśniła całą sytuację Oliwia Szewczyk, wybijając piłkę na rzut rożny. Teraz rzut rożny właśnie dla zawodniczek Lecha Poznań UAM. Zobaczymy, na jaki wariant. Będzie dośrodkowanie najprawdopodobniej. Tak, myślę, że nikt nie stoi na tyle blisko, żeby to rozegrać. Wojtkowiak. Wygrały pojedynek powietrzny. Bardzo rosłe są zawodniczki ze Ślęzy. To będzie kolosalnie duży wysiłek, by zaskoczyć tak dysponowane stoperki. Mimo tego, że nie grają tak jakościowo w pressingu jak obrończynie Lecha, warto je doceniać z racji właśnie na wzrost. Teraz Anna Laskowska przy piłce. Blisko ma koło siebie Przybysz, może zagrać do Julki, ale zdecydowała się na dość ryzykowne zagranie przez środek, ale tam jest Piechocka, czyli praktycznie dobre podanie. Frączak starła się teraz, jest sytuacja, ale Spalony. Ale... Dokładnie, sędzina odpisuje spalonego. Ma czego żałować Martyna Lechna, bo praktycznie w koszyczek złapała piłkę bramkarka Ślęzy Amelia Niedzielska. Nie spodziewałem się nawet takiego wykończenia, ale chyba zaskoczona była troszeczkę tą piłką, ale już znowu Sawicka przy piłce. Bardzo spokojnie teraz widzimy, jak przesuwają się Lechitki, inteligentnie, powoli, żeby tylko nie dać się zaskoczyć taką nagłą kontrą, ale jak dać się zaskoczyć nagłą kontrą, kiedy w środku pola ma się Piechocką, która rozdaje piłki w dowolnym kierunku, nie tylko na prawo i lewo na skrzydło. To mi się podoba w dzisiejszej grze Lecha Poznań, że nie ma tutaj przewidywalności. Tu są ciągłe ataki, jak nie środkiem, to lewą stroną, jak nie lewą stroną, to prawą. Mimo tego, że choćby nie ma dzisiaj Dominiki Kubki, czyli jednej z bardziej wszechstronnych zawodniczek w ofensywie. No ale dziesiątka Lecha dzisiaj nieobecna. Straciła teraz Zofia Porada piłkę. Kolejna próba przez środek, a i teraz niebezpieczna sytuacja dla Ślęzy Wrocław. Piłkarki Lecha wychodzą z tej presji i tutaj już jest szybka próba rozciągnięcia na skrzydło. Piłka. Aż dwie zawodniczki przypresowały bramkarkę Ślęzy. Niedzielska sobie poradziła z tą sytuacją. Czasem lepiej jest wybić, niż silić się na jakieś konkretne rozegranie, szczególnie kiedy doskakują do ciebie dwie zawodniczki Lecha Poznań. Tutaj nie ryzykowała, tak jak mówisz, Amelia. I rzut z autu dla piłkarek Lecha. Będzie zaraz następny. Porada. Znowu przy piłce Piechocka, trzyma się przy tej futbolówce niesamowicie. Kuleczka i to jest szansa, żeby pójść dalej, ale zdecydowała się na podanie. Paula Frączak zmieniła stronę. Walczy teraz na boku z Aleksandrą Gruchałą. No i Maja Kuleczka pomogła do tego stopnia, że udało się wywalczyć rzut z autu. Ktoś musi podejść do tej piłki, żeby udało się rozegrać. W przeciwnym wypadku narażą się zawodniczki Lecha na łatwą stratę i w efekcie kontrę, ale spokojnie wycofano do Zuzanny Sawickiej. Słyszymy pochwały od trenerki Alicji Zając, ale teraz Piechocka postraszyła, zmusiła do interwencji Niedzielską. Szybkie teraz wznowienie. Znowu Sawicka. Pierwszoplanowa dzisiaj postać w pierwszej części tego spotkania. Wymieniły się stronami Paula Frączak oraz Julia Przybył. Goni za piłką Wojtkowiak, ale tutaj i dobrze teraz poskutkował ten pressing. Sugeruje zarówno sztab szkoleniowy, jak i piłkarki Lecha, że to było zagranie ręką, ale nie czas to roztrząsać. Sędzia postanowiła inaczej. Paula Frączak 3-1, a mimo to wyszła z futbolówką. Świetnie teraz zaprezentowała się piłkarka Lecha. No, oj, tutaj zaostrzył się nam troszeczkę to spotkanie. Zablokowane dośrodkowanie. Walczą jeszcze Lechitki, walczą. Ale Kościelak nie dała rady. No i teraz mamy żółtą kartkę dla Kościelak. Czy to było potrzebne zagranie? To tak nawiasem mówiąc, bo mamy wynik 0-0, jest 30 minuta spotkania. Czy jest sens blokować piłkę w takim momencie? No nie wiem, wydaje mi się, że to nie była jedna z mądrzejszych decyzji, ale warto wspomnieć o tym, że trenerka Alicja Zając często wskazywała na to, że to doświadczenie wychodzi. Wychodzi to, że czasem brakuje tej chłodnej głowy, to jest wciąż bardzo młody zespół, więc należy zachować taką rezerwę cierpliwości i zrozumienia dla zawodniczek Lecha Poznań, bowiem zwyczajnie niektóre zespoły są tutaj po prostu bardziej wprawione. Lech Poznań parł do wyższych lig, no ale niestety ciągle ten wiek i doświadczenie robią swoje, chociaż ciężko tu mówić o doświadczeniu, o braku doświadczenia, mając takie piłkarki jak choćby Piechocka, właśnie Sawicka, czy choćby Kuleczka, która jest też reprezentantką Polski. Frączak wygrała teraz pojedynek. Wiktoria Kaczorowska asekuruje cały czas swoje skrzydłowe, świetnie to robi. Wojtkowiak wygrała pojedynek. Kościelak. Znów długie podanie, ale teraz przydałoby się uspokoić tą grę i Zuzanna Sawicka znowu doskakuje. Nieprawdopodobne spotkanie, przynajmniej w tej pierwszej części w wykonaniu stoperki Lecha. Pokazuje, co to znaczy być kapitanem, pokazuje dlaczego ma taką, a nie inną pozycję w tej drużynie. Można na niej polegać, ale patrzmy teraz, bo już kolejny atak Lechitek. Dobre rozciągnięcie na... I czy tu nie było spalonego? Skrzydło. Był spalony. Martyna Lechna i tak do bramki nie trafiła, ale to jest drugie już bardzo poważne ostrzeżenie dla Ślęzy Wrocław. Kolejnie spalone, musi bardziej uważać Lechna. No, niewiele zabrakło, dobra była okazja, dobre podanie. Dwie piłki penetrujące pole karne do Lechny. Dwa razy do tych piłek dotarła Lechna. Oddała strzał na bramkę dosyć groźny, ale spalony. To trzeba przyznać. Jednak te ataki, penetrowanie tych linii, to jednak warto na to zwrócić uwagę z racji na to, że Lechitki zagrażają nadal bramce, ale teraz uwaga. Tutaj nieudane przyjęcie zawodniczki Lech Poznań. Ale rozpoczęły z rzutu wolnego. Wojtkowiak świetnie teraz rozegrała tą piłkę i Piechocka znowu, spokojnie. Teraz trzeba sobie poradzić z tą piłką. Trwał atak i trwa napór drużyny Ślęzy. I teraz Kuleczka. Dobre podanie do Frączak. W doskonałym momencie oddała tą piłkę, ale zabrakło trochę energii Pauli Frączak. I wycofanie. Tak trzeba grać, trzeba trochę uspokoić te emocje. Zrobiło się groźnie w niektórych momentach dla Lechitek. Była ta żółta kartka dla Kościelak, była też niby nieodgwizdana ręka. Znaczy niby ręka, nieodgwizdana niby ręka, może tak by było właściwie. Tak jest teraz. Kuleczka. Znowu daleko. Lechitki trochę tracą cierpliwość, wydaje mi się. Już brakuje gry kombinacyjnej, brakuje trochę takiej gry i trochę ten pasek cierpliwości, ten pasek żywotności zaczyna się kurczyć, ale nadal obrona pozostaje niezłamana. Tego będzie brakować Lechitkom i na to muszą się przygotować, żeby nadal grać cierpliwie, grać w taki sam sposób, spokojnie. Jest dopiero 30 minuta spotkania. 1/3 tego spotkania. Teraz więc Wiktoria Kaczorowska rozpoczyna wrzutem z autu daleko. Przejmują piłkarki Lecha Poznań. Bardzo dobre znowu wyjście Dominiki Woźniak. Trzeba też na nią uważać. I wychodzi znowu Lechna pomiędzy dwiema zawodniczkami. Brakuje tego, Dominik. Naprawdę brakuje niewiele, żeby ona dotarła do tej piłki. Ta współpraca z Poradą rokuje coraz lepiej i wydaje się, że zespół Ślęzy na razie ma problemy z wyciąganiem wniosków po wcześniejszych sytuacjach. Tak, defensywa z Wrocławia musi uważać na te podania, są naprawdę niebezpieczne. Gdyby nie spalone, moglibyśmy już mieć inny wynik. Wojtkowiak. Porada. Perfekcyjnie wbiła się, idealny timing Natalii Krawczyk. Piechocka. Strata zawodniczek Lecha Poznań na połowie gości. Oliwia Adamiec nie kwapiła się, żeby pójść z kontrą. Inteligentnie gospodarują siłami zawodniczki ze Ślęzy. No, znów ciekawa decyzja, bo wydawało mi się, że Maja Kuleczka zagrała czysto. To był jak najbardziej poprawne, było najbardziej poprawne wejście, ale najwyraźniej sędzina uznała inaczej. No i spokojnie Ślęza, chociaż już znowu muszą czuć na sobie oddech piłkarek Lecha Poznań. Tutaj widzimy, nie jest łatwo się przedrzeć przez defensywę Lecha. Ktoś musi teraz ubezpieczać, kiedy Sawicka wychodzi tak wysoko. Ona sobie poradziła. Czy dzisiaj pięknie. Ona chyba miała jakikolwiek nieudany odbiór? To jest dobre pytanie. Teraz tutaj... To chyba będzie jedyny sposób, żeby powstrzymać dzisiaj piłkarkę Lecha Poznań. Korzystając z przerwy, warto wspomnieć o tym właśnie, że zdarzały jej się już problemy mięśniowe wcześniej. Tutaj widzimy, pani sędzia upomina Wiktorię Kaczorowską za to wejście, za faul. Czasem wydaje mi się, że można by było oszczędzić Zuzannę Sawicką, bo również gra w futsalu w reprezentacji UAM-u. Jest naprawdę na przeróżnych frontach. Kolejne spotkanie już 1 października. Najprawdopodobniej jako liderka również na nim będzie. Przydałoby się trochę porotować tą obroną, dać szansę innym zawodniczkom. Choćby Monice Poniedziałek, która nie ma najbardziej imponującego wejścia do drużyny Lechitek, ale trenerka Alicja Zając zwracała uwagę na to, że ta piłkarka musi po prostu przyzwyczaić się do nowej pozycji. Grała jako środkowa pomocniczka. Teraz przerzucono ją na środek obrony i zdarzyła jej się czerwona kartka i strata bramki. Ale Zuzanna Sawicka jest po prostu skałą nie do przejścia, nie do skruszenia w zasadzie w drużynie Lechitek, ale teraz popatrzmy, bo Ślęza w ataku. Znowu lewa strona boiska. Oliwia Szewczyk wdaje się jeszcze w pojedynek z Zofią Poradą. Pojedynek dwóch szóstek. No i chyba wychodzi na to, że to będzie korzyść dla zawodniczek Lecha. Skarży się jeszcze Oliwia Szewczyk na to, że była pociągana za koszulkę, ale sędzina nic sobie z tego nie robi. 35 minuta, 0-0. I drodzy Państwo, nie jest to specjalnie jakaś wielka nowina, bowiem obie drużyny udowadniają, że są najgroźniejsze w drugich połowach. Lechitki w pięciu meczach zdobyły większość bramek właśnie w drugiej połowie, ale o tym zaraz. Jest to taki mecz walki, zgodzisz się, Michał? Tak, jest to dosyć duży mecz walki, do tego się zresztą przyzwyczajaliśmy, biorąc pod uwagę wcześniejsze wywiady odnośnie tej drużyny, a ja tylko uzupełnię. 7 goli w ostatnich 5 meczach padło w drugiej połowie meczu, jeśli chodzi o drużynę kolejorza. Także śmiało można powiedzieć, że w drugiej połowie mamy się czego spodziewać. Również Ślęza w ostatnim spotkaniu swoje bramki strzeliła w drugiej połowie, a przynajmniej większość tych bramek. Tak jest. Być może szykują amunicję obydwa zespoły. Teraz tutaj widzimy zagranie w pole karne Lechitek przez zespół Ślęzy Wrocław. Piłka ląduje w rękach Anny Laskowskiej. Zmniejszył się ten pressing. Troszeczkę poczekały obie atakujące. Widzimy teraz ostro tutaj nacierała Matuszewska i Góra też mogły pomóc w tej sytuacji, ale nie pokwapiły się do tego, żeby przypresować, ale to już wychodzi właśnie to granie na pełnych obrotach przez praktycznie 40 minut, bo zaraz będziemy mieli 40 minutę spotkania, zatem zaraz zbliżymy się do pierwszej połowy. Do końca pierwszej połowy. Tutaj przez środek kolejny raz nieudana. Kościelak, ale to była groźna, pierwsza taka dogodna sytuacja, bowiem gdyby do tej piłki doszła Nikola Góra, no to byłoby bardzo nieciekawie i praktycznie wyszłaby sam na sam w tej sytuacji. Kolejny raz niebezpiecznie. Znów długie zagranie. Trzeba uważać, żeby Lechitki nie wpadły we własne sidła. Bazując na długich piłkach w poprzednich spotkaniach stwarzały sobie okazję. Teraz wydaje się, że brakuje tej cierpliwości. Chcą przełamać ten impas, ale do tego potrzeba tej gry kombinacyjnej, potrzeba wygranych pojedynków. I nie można oddawać zawodniczkom piłki tak łatwo, ale teraz Frączak dała się przez chwilę oszukać, Gruchała. Ale jeszcze toczy ten pojedynek z Aleksandrą Gruchałą. No i dzwon bije dla piłkarki ze Ślęzy Wrocław. Teraz będzie daleki, najprawdopodobniej wrzut z autu. A nie, jednak krótko. Też myślałem, że będzie dosyć dalekie rozegranie, z racji na to, że większość zawodniczek była w centrum pola karnego. Ale będziemy mieli powtórkę. Do wyrzutu z autu w takiej sytuacji przydałaby się zdecydowanie bardziej Wiktoria Kaczorowska, z racji na warunki fizyczne, ale najwyraźniej desygnowana do tego była inna z piłkarek Lecha Poznań. Przepraszam, ze Ślęzy Wrocław. Po raz kolejny Gruchała. Nie odpuszcza Kuleczka. Chcą spokojnie to rozegrać wrocławianki. Czekamy teraz na piłkę, ale już jest ona w rękach zawodniczki z drużyny gościń. Nie odpuszcza, nie odpuszczają przy kryciu piłkarki Lecha Poznań. Świetna teraz ruleta, bardzo inteligentne zagranie. To się może podobać. Tutaj czysto było. Wyjątkowo tolerancyjna jest dzisiaj też momentami pani sędzina, bo wydawało mi się, że tu z kolei również było takie ostrzejsze zagranie. Lechna, świetna gra na ścianę i teraz Piechocka ma szansę, no ale jednak niepotrzebnie tutaj podnosiła aż tak mocno tą piłkę. Nie ma szans w starciu bark w bark z Wiktorią Kaczorowską. Anna Laskowska znowu szuka wzrokiem i znowu długa piłka, za darmo oddana, chociaż z korzyścią dla Lechitek. Wojtkowiak przy piłce. Nie w tempo, ale tu jest bardzo ciężko zachować właśnie w tak szybkiej grze taką precyzję. Spokojnie, teraz tylko Martyna Lechna z ataku, ale teraz nie może takich błędów popełniać Niedzielska. Lechna... Aj, ależ to była okazja! Znów, czy to było konieczne? Czy to było konieczne, żeby zagrać w tej sytuacji do swojej partnerki? Ale uwaga, bo teraz to jest... role się odwróciły. Aleksandra Gruchała przy piłce. No i fenomenalny wręcz odbiór Maji Kuleczki. Przez chwilę wydawało mi się, że to było zbyt agresywne wejście. Teraz szybki step over i lecimy w drugą stronę. Kuleczka, Wojtkowiak. Fantastycznie do prawej nogi. Kościelak, Lechna, nie dotarła ta piłka do Lechny. Niewiele brakowało. Co tu się teraz dzieje, bo nie za bardzo rozumiem tą obojętność, ale chyba jakieś problemy Klaudii Wojtkowiak. Wydawało się, że zrezygnowała z powodów fizycznych z tej walki, ale... Chwilowo piłka znalazła się po stronie niczyjej. Teraz z wrzutu z autu Kaczorowska. Chwilowa taka dezinformacja, ale teraz świetnie Piechocka, jeszcze raz. Na małej przestrzeni zmuszone teraz piłkarki ze Ślęzy, żeby musiały rozgrywać tą akcję. Nie poradziła sobie Gruchała w tej sytuacji, znów Kaczorowska. Widzimy daleki wrzut. Piłkarki. Można powiedzieć, Lecha, że to dzisiaj obrończynie trzymają po stronie Lechitek tak korzystny wynik. Sawicka pozostawiona sama sobie, nikt nie pofatygował się, żeby wyjść wyżej do tej piłki. Tak, poza paroma takimi wejściami w pole karne zawodniczek Ślęzy Wrocław, defensywa kolejorza spisuje się naprawdę dobrze. Porada tyłem do bramki, ale fantastycznie. I znowu na skrzydło Frączak, ale... Znów ten pierwszy but należał do drużyny gościń. Piechocka, jeszcze raz do Frączak. Kaczorowska jest cały czas przy niej, nie odpuszcza piłkarka z numerem 24. Prześlizgnęła się, teraz ryzykowne zagranie ze strony obrończyni z Ślęzy. I teraz jedno kółeczko, drugie i teraz jeszcze Julia Przybył. Próbuje cały czas. To był pierwszy znowu atak, kiedy próbowała się wprowadzić w pole karne. Bardzo dobry rajd. Cały czas brakuje niewiele, natomiast cały czas też czegoś brakuje. Zdecydowanie. Być może należałoby postawić na... nawet nie na oddanie piłki drużynie Ślęzy, ale jakoś wpuszczenie ich w głębiej na własną połowę. Wtedy ewentualnie wykorzystać swoją dobrą grę pod presją i zaatakować, czy to skrzydłem, czy to długą piłką przez środek. No ale na razie takich pomysłów nie ma. Na razie więcej się dzieje w środku pola, aniżeli pod bramkami. Spodziewaliśmy się takiego spotkania, biorąc pod uwagę obie drużyny. Nie możemy nawet się, Dominik, skupić tutaj, żeby Państwu przybliżyć jakieś szczegóły odnośnie jednej bądź drugiej drużyny w ostatnim czasie, bo tu się cały czas dzieje, tu jest cały czas... każda strata może spowodować kolosalne konsekwencje, ale teraz fantastycznie sobie poradziła Zuzanna Walczak i przegrywa ten pojedynek, ale z korzyścią dla swojej drużyny. Tak, z rzutu wolnego rozpocznie. Myślałem, że Wiktoria Kaczorowska, jednak nie. Widzimy kieruje się w stronę piłki zawodniczka z numerem 6, Oliwia Szewczyk. Spójrzmy na to, bo wreszcie opuszcza swoje, można powiedzieć, terytorium Wiktoria Kaczorowska i to by była doskonała okazja, gdyby teraz udało się przerwać ten atak Anni Laskowskiej, żeby wyprowadzić kontrę i poważnie skrzywdzić Ślęzanki. Oj, piłka właśnie na... I teraz jest ten moment, teraz trzeba to wykorzystać. Klaudia Wojtkowiak jest na skrzydle. Ale uspokaja Anna. Uspokaja jednak, czyli nie chcę zawodniczki Lecha Poznań szybkiego ataku. Nie chcą być może szarżować już przed zakończeniem tej pierwszej połowy. Teraz tutaj widzimy, Aleksandra Gruchała przejęła piłkę. Frączak cały czas biega, cały czas stara się dociskać, nie pozwalać na to, żeby był choćby metr luzu, nawet centymetr w zasadzie luzu. Wojtkowiak, teraz przydałoby się poprowadzić tą piłkę. 45. minuta wybiła na zegarze. Zaraz. Spokojnie, teraz na drugą nogę. Dobrze, teraz się obróciła z piłką, ale... Zaraz dowiemy się, ile doliczyła arbiter tego spotkania. I koniec pierwszej części spotkania. Obie drużyny zmierzają do szatni, żeby z pewnością dogadać się w niektórych kwestiach i opracować jakiś nowy plan. Spotkaliśmy, widzimy dzisiaj, oglądamy dwie bardzo utalentowane i wyrównane umiejętnościowo drużyny. I powiem, Dominik, że nie mogę się doczekać drugiej połowy. Ja również, Michał. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to mecz walki, ale myślę, że oba zespoły wykonują swoje założenia taktyczne, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Także, tak jak mówiłeś, oba zespoły są bardziej brankoszczelne w tych drugich połowach, także czeka nas, myślę, emocjonująca dalsza część spotkania. Zostańcie z nami. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem i w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Superbet. Nowy sponsor strategiczny Lecha Poznań. Razem jesteśmy super. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem i w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Superbet. Nowy sponsor strategiczny Lecha Poznań. Razem jesteśmy super. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. wracamy na ulicę Zagajnikową. Niezmiennie wynik 0-0. Zaczynamy drugą część spotkania, kiedy to Lech Poznań będzie próbował utrzymać na własnym terenie 3 punkty. Tak, widzimy piłkarki Lecha i już rozpoczęły drugą połowę tego spotkania. Zobaczymy, czy nadal będzie to tak agresywne, jeśli chodzi o pressing, spotkanie z obu stron, czy nadal czeka na mecz walki, czy może przyjdzie jakieś rozluźnienie. Też zobaczymy, jak kondycyjnie będą wytrzymywać trudności tego spotkania oba zespoły, Michał. Podejrzewam, że nie będzie z tym problemów. Trener drużyny Ślęzy maksymalnie zmotywował w przerwie swoją drużynę i również wskazał na brak sytuacji strzeleckich. To stało się jednym z ważniejszych aspektów tej, można powiedzieć, rozmowy z drużyną Ślęzy. Trener wskazywał na brak jakichkolwiek poważniejszych sytuacji, może poza stałymi fragmentami gry. Wskazywał na to, że tylko w zasadzie przy stałych fragmentach gry i jedną sytuacją drużyna Ślęzy stworzyła zagrożenie dla Lechitek. Za mocne było to podanie Maji Kuleczki, ale właśnie myślę, że zobaczymy teraz zdecydowanie agresywniejszą drużynę Ślęzy. Wskazał również trener drużyny przyjezdnych, że należy bardziej atakować te czułe punkty Lecha Poznań. Teraz rozpoczynają od własnej bramki. Warto też wspomnieć, że nie doczekaliśmy się zmian na początku tej drugiej połowy, przynajmniej takowych nie zarejestrowaliśmy. Niezmiennie w tym samym składzie jest ekipa z Poznania. Teraz Kościelak utrzymała się przy piłce. Próbują przełamać obronę, tutaj można powiedzieć pierwszą linię Ślęzy Wrocław, piłkarki Lecha Poznań. Teraz sędzia odgwizdała faul, będzie rzut wolny. Dominik, może kontrowersyjna opinia, ale jestem troszeczkę zaskoczony tym, że wciąż na boisku znajduje się Klaudia Wojtkowiak. Absolutnie złego meczu dzisiaj nie rozegrała, ale widać było, że towarzyszyły jej pewne, nie wiem, czy to problemy nieco mentalne, ale w niektórych sytuacjach właśnie nie pokwapiła się do pressingu, nie zdecydowała się na kontynuowanie akcji, nie zdecydowała się również na jakikolwiek agresywniejszy atak, ale tylko pod koniec tej pierwszej połowy. Dosłownie wyglądało to tak, jakby takie paliwo, ten bak schodzi, jak to paliwo z baku schodzi, i byłem w szoku, widząc, że wyszła na tą drugą połowę, bo nic nie wskazywało na to pod koniec pierwszej, że mogłaby się utrzymać. Być może to jest kwestia jakiegoś przemęczenia. Jak widać, trener Alicja Zając darzy ją zaufaniem. Zobaczymy, jak będzie znosić trudy tego spotkania w dalszej części. Być może jeszcze pokaże, na co ją stać. Przypomnijmy tylko, że to zmęczenie będzie się wdawać, bowiem już rozpoczął się sezon futsalowy. Niektóre z zawodniczek Lecha Poznań grają w drużynie UAM. Trener Wojciech Weiss wskazywał na to, że to będzie trudny sezon. Będzie jedna grupa, będzie 14 drużyn i czekają drużynę, przepraszam, z UAM-u wyjazdy w zasadzie po całej Polsce. Więc to zmęczenie będzie się wdawać w znaki. Szczególnie warto by było, żeby oba sztaby współpracowały ze sobą, bo absolutnie i w jednej, i w drugiej drużynie nie jest pożądane zmęczenie. I miejmy nadzieję, że szkoleniowcy dogadają się między sobą i będą umiejętnie rotować, tak żeby zawodniczki za niedługo nie były kontuzjowane albo przemęczone, szczególnie przy tak agresywnej grze Lechitek. Futsal sam w sobie jest, przepraszam, wymagający, ale widzimy, jak grają defensorki Lechitek, jak bardzo stawiają na pressing. Także tu potrzeba naprawdę świetnie przygotowanych fizycznie zawodniczek, ale na razie Lechitki trzymają szyk. Teraz tego czasu na odpoczynek było więcej. Była przerwa reprezentacyjna. Warto wspomnieć o dobrych wynikach w Lidze Narodów, dokładnie w dywizji P. Polska reprezentacja kobiet wygrała 2-1 z reprezentacją Grecji i reprezentacją Ukrainy. Uspokaja się teraz gra. Znów cierpliwie. Wydaje się, że właśnie ta głowa troszeczkę się ochłodziła. To jest ważne, by nie zagotowały się piłkarki Lechitek. Przypomnę właśnie, że przegrana, ta dramatyczna przegrana w Gdyni była, słowami trenerki Alicji Zając, spowodowana właśnie tym, że zbyt raptownie, zbyt gwałtownie, emocjonalnie radziły sobie piłkarki Lecha Poznań. No i z tego trzeba koniecznie wyciągnąć lekcje. Natomiast warto wspomnieć, że po tamtym spotkaniu szkoleniowiec drużyny z Gdyni wypowiedział się, że Lech Poznań UAM był zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem i najlepiej grającym, z którymi drużyna z Gdyni się mierzyła. Więc warto to docenić, ale wynik niekorzystny, jakby na to nie patrzeć, i jak sama trenerka to podkreślała, jest to pewien zawód. Tak, warto podkreślić jeszcze, że wtedy w dłuższym czasie graliśmy też, może nie w dłuższym, ale graliśmy też w dziesiątkę, to znacząco utrudniło Lechitkom zwycięstwo. Teraz groźny strzał, ale zablokowany. Piłka... Zuzanna Sawicka dostała piłką. Niepokojący sygnał, bo za każdym razem, kiedy Zuzanna Sawicka leży na murawie, boję się, że nadejdzie w pewnym momencie taki moment, w którym ona się nie podniesie. Gra z ogromnym poświęceniem, ogromnym zaangażowaniem, decyduje się często na bardzo ryzykowne interwencje. No i tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ta interwencja będzie w pewnym momencie w tym spotkaniu ostatnią, jakkolwiek dramatycznie to nie zabrzmiało, ale teraz trudne było to zagranie Anny Laskowskiej. Tak jest, Sawicka z pewnością wkłada serce w grę. Teraz piłka wychodzi na aut. Trener chyba przygotowuje już pierwszą zmianę w tym spotkaniu, ale o tym zaraz. Na razie tylko tłumaczy zawodniczce przy linii bocznej, co ma robić, ale wróćmy na boisko. Tutaj teraz okazja przed piłkarkami Ślęzy Wrocław. Chyba nie wyciągają lekcji z przemowy trenera w trakcie przerwy, bo trener zwracał na to, gdzie są strzały z dystansu, kiedy będziemy oddawać strzałę z dystansu. Tu była świetna sytuacja do tego, żeby Daria Matuszewska, nawet mimo tego, że mógłby to być strzał niecelny, oddała uderzenie na bramkę, tymczasem postanowiła rozegrać piłkę do tyłu i z tego względu pokuszy się właśnie o takie stwierdzenie, że póki co jednym uchem można wpuszczać słowa trenera, a drugim wypuszczać. Na razie jednak obrona Ślęzy gra perfekcyjnie, podobnie jak ekipa z Lecha Poznań. Tak, w poprzedniej sytuacji znowu kolejne świetne zachowanie Zuzanny Sawickiej. Łuczak uspokaja. Naprawdę wygląda to tak, jakby Lech Poznań chciał zaprosić troszeczkę Ślęzę na swoją własną połowę. I jest to dobry przejaw, bo najprawdopodobniej nadzieją się na dobrą kontrę zawodniczki ze Ślęzy, ale trener sam mówił w trakcie przerwy, w momencie, kiedy przeprowadzał na otwartej przestrzeni dyskusję ze swoim, w zasadzie rozmowę ze swoim zespołem, nie dajemy się wciągnąć, jesteśmy w środku, jesteśmy zgrupowani w środku, nie idziemy do przodu, chcemy być na ich połowie, ale nie będzie to spowodowane kosztem wejścia praktycznie całą drużyną w pole karne, żeby otrzymać piłkę, można powiedzieć, tak za kołnierz, przynajmniej tyle udało nam się wywnioskować, a na Państwa ekranach pewnikiem zaraz pojawią się w zasadzie pierwsze zmiany, Dominik. Tak jest, z numerem 13 na boisku pojawi się Karolina Larska oraz z numerem 7 zobaczymy Małgorzatę Rogus. Tymczasem z boiska schodzi Nikola Góra, ale również Daria Matuszewska. Co to oznacza dla drużyny z Wrocławia? Góra w bardzo wysokiej formie strzeleckiej w ostatnim czasie zostaje zdjęta przez swojego trenera. Nie powiedziałbym, że źle wyglądała w tym spotkaniu piłkarka ze Ślęzy, bo miała swoje sytuacje, a zatem bardzo ciekawa zmiana trenera, jednak komu jak komu, ale szkoleniowcowi Ślęzy warto ufać. Przypominam, że ta drużyna, tak zwana drużyna Domaszewicza właśnie, w sezonie 21-22 tylko raz zaznała goryczy porażki, aż 19 zwycięstw w lidze. Ich bilans bramkowy to było 109 goli do 13, a mianowicie tego szkoleniowca można darzyć ogromnym respektem z racji na wyniki, które osiągał z tą drużyną. To parcie praktycznie co sezon na kolejne szczeble rozgrywkowe, także Lech Poznań mierzy się z dość podobną drużyną, Dominik. Tak, obie zespoły stoją na podobnym poziomie, oba zespoły są, tak jak mówiliśmy wcześniej, beniaminkami tych rozgrywek i myślę, że oba zespoły chcą pokusić się o awans jeszcze jeden szczebel wyżej. Julia Przybył przegrała pojedynek, w zasadzie walkę z dwoma zawodniczkami, ale teraz pierwszy błąd i ten pierwszy błąd może być bardzo poważny w skutkach. I jest niestety poważny w skutkach. To jest pierwsza sytuacja, w której pomyliła się Zuzanna Sawicka. Straciła kontrolę nad Małgorzatą Rogus. Wejście smoka nie zakończone bramką, ale zakończone piękną asystą. I to był właśnie taki moment, w którym Zuzanna Sawicka miała 100% celnych, udanych interwencji i ten jeden moment przesądził o stracie bramki. Bardzo brutalne, można powiedzieć, brutalnie zweryfikowały Ślęzanki, bo teraz przed Lech Poznań UAM stanowi to kolosalne wyzwanie, by w 55 minuty, jest jeszcze oczywiście czas, ale teraz tego czasu jest mniej i nie udało się w pierwszej połowie. Mówiliśmy o tym, że Ślęza lubi strzelać w drugiej połowie, 55 minuta i nasze słowa, Dominik, okazują się prorocze, fantastycznie wprowadza się w ten mecz. No i mówiłem, warto szanować, trzeba szanować tego szkoleniowca, bo to, jakie zmiany przeprowadza, to również może mieć wpływ na mecz i nie pomyliliśmy się. Tak, jeśli dobrze widziałem, asysta właśnie Małgorzaty Rogus z numerem 7, bramka Oliwii Adamiec z numerem 4, Michał? Tak mi się w tamtym momencie wydawało. No i zaczynamy zabawę, Dominik, można powiedzieć, bo skomplikowały sobie Lechitki życie, ale wszystko na to wskazywało. Trenerka Alicja Zając mówiła przed meczem, znamy dobrze nasze przeciwniczki, mamy analizę z meczu z nimi w okresie letnim, mocno się przygotowałyśmy pod to starcie, chcemy czymś zaskoczyć nasze rywalki i przypresować te zawodniczki. Zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Przyniosło to skutek piękny dla nas, bo myślę, że dla nas komentatorów i dla Państwa widzów ogląda się przyjemnie ten mecz z perspektywy gry Lechitek, ale wynik jest taki, a nie inny, Dominik. Zobaczymy, jak Lechitki są przygotowane na graniu, na odrabianie strat, kolokwialnie ujmując. Zobaczymy, jak sprawdzą się w roli tych, co wynik gonią. Widzimy, Ślęza Wrocław nie ustępuje. Teraz będzie dalekie dośrodkowanie w pole karne Lechitek. I to warto jeszcze wspomnieć przy tej bramce, co nastąpiło. Nastąpiło to, z czego powinien skorzystać Lech Poznań, a mianowicie gra między liniami, gra przeszywająca szyki obrony. To jest to, czym powinny Lechitki zaskoczyć drużynę Ślęzy. Tymczasem fantastycznie wykorzystała to drużyna gościń i w zasadzie nie powiem, że te niewykorzystane okazje lubią się mścić, bo oczywiście te okazje były w gruncie rzeczy spalonymi. No ale ciężko mieć jakikolwiek inny pogląd na tą sytuację, ale możemy uspokoić widzów, bo jest dopiero 58 minuta meczu. Część z Państwa, która ogląda ten mecz z odtworzenia, na pewno zna wynik, śledząc stronę facebookową Lech Poznań UAM, ale na ten moment wszystko jeszcze jest otwarte. Bardzo poważny błąd teraz w obronie, ale ściga się teraz Kościelak. Tutaj wybija piłkę na out. Zobaczymy, na jakie rozegranie zdecyduje się Kościelak. Oddaje piłkę. Przybył teraz, wznowiła Porada. Centrostrzał, można powiedzieć, bo składała się jak do uderzenia, ale wyszło dośrodkowanie. Paula Frączak wciąż nie zastąpiona na boku i trzyma się przy tej piłce. Lechitki uległy teraz pressingowi, ale chyba Maja Kuleczka ma inny pomysł. No, nieporozumienie, bo wydawało się, że Kuleczka sama pobiegnie z tą piłką, tymczasem oddała ją do Piechockiej, która nie zorientowała się, że to podanie będzie do niej. A warto wspomnieć, że Maja Kuleczka naprawdę potrafi zaskakiwać z dystansu. To była taka sytuacja, w której Maja Kuleczka mogła podprowadzić. Teraz Frączak. Niestety Frączak nie udało się dojść do tej piłki. Uprzedziła ją Amelia Niedzielska. Z Bielanką udało się strzelić bramkę, fantastyczną bramkę Maji Kuleczce. Wybitny to był strzał. No i pozostaje pytanie, dlaczego Lechitki w tym meczu właśnie nie decydują się również na strzały z dystansu? Trener Ślęzy mówił w trakcie przerwy, że dlaczego my w ogóle nie strzelamy z dystansu? Przecież mamy takie możliwości. Ale warto by Lechitki również coś wyciągnęły z tych słów trenera, mimo że bezpośrednio do nich nie były one kierowane. Właśnie zakończyła się 60. minuta tego spotkania. Na tablicy wyników wciąż 0-1 prowadzi drużyna gościń, drużyna Ślęza Wrocław. Teraz Lechitki. Piechocka, teraz dobry, to był pomysł i warto to wykorzystać, ale niewiele brakuje. No, ma problemy, żeby się wstrzelić. Jak nie spalony, to minimalnie niecelne zagranie. Naprawdę niewiele teraz zabrakło, żeby ten strzał był celny, strzał Kościelak. Niestety mam wrażenie, że nie trafiła po prostu czysto tej piłki. Ekwilibrystyczne dość uderzenie, więc nie można mieć pretensji do tego, ale znów próbowała wziąć na siebie odpowiedzialność Piechocka. Ona próbuje być tym ogniwem, które coś zdziała jeszcze w ofensywie, wniesie coś takiego wyjątkowego. Po raz kolejny pod polem karnym przeciwnika Lechicki, teraz... Ale teraz Klaudia Wojtkowiak, ale no daleki to był strzał od daleki to był strzał do bramki. Mówiłeś o strzałach z dystansu, jest strzał z dystansu. Spodziewałem się czegoś więcej. No i szybka reakcja, bo już przy linii bocznej dwie zmiany. Wspomniałem o Martynie Nowaczyk, pojawi się ona za moment na boisku, również Małyszka. Tak, desygnowana do wyjścia. Pytanie, kto zejdzie? Sądząc, że wejdzie Małyszka, myślę, że będzie to Wojtkowiak, bo nie wnosi dzisiaj zbyt wiele konkretów do gry. Daje się łatwo po prostu porwać emocją, ale teraz popatrzmy. Cały czas widzimy, ciężko się przedrzeć niepewnie zespołom przez własną... linię pomocy. Zobacz, Dominik, tutaj już się zmieniła sytuacja przy pressingu. Teraz oczywiście zanotowaliśmy wejście, ale nie kwapiły się do gry zarówno Karolina Larska, jak również jej partnerka w ataku, Zuzanna Walczak. Obie truchcikiem w zasadzie towarzyszyły swoim rywalkom. Oczywiście już ewidentnie piłkarki Ślęzy Wrocław, można powiedzieć, zluzowały i teraz to one zapraszają piłkarki Lecha Poznań, które muszą gonić wynik na swoją połowę. Ale od autu teraz Oliwia Szewczyk. Tak jest, przejęcie. Piechocka znowu, fantastycznie. Ona dzisiaj jest tym pewniakiem, ona zwykle w tych ostatnich meczach jest pewniakiem do pierwszego składu. Ta gra 1 na 1, ta gra pod presją, o no właśnie, ale czy tam nie było faulu, to nie wiem, czy to nie była zastawka. No coś dzisiaj, Dominik, się chyba nie zgadzamy z pana, czy ja przynajmniej nie zgadzam się z panią arbiter. To było bardzo groźne wejście, uderzenie w kość ogonową. Jednak jest gwizdek. I będzie chyba potrzebna pomoc medyczna. Chciałem aż pochwalić znowu Alicję Piechocką z racji na to, że nawet jeżeli ona traci tą piłkę, to potrafi się ustawić w tak inteligentny sposób, że mimo tego, że straci tą piłkę, to ostatecznie wychodzi na faul. I można powiedzieć, ta piłkarka nie jest na niczym stratna. Zgadzam się, teraz widzimy zmiany. Boisko opuszcza Lechna. Zasłużyła na więcej dzisiaj, Dominik, zdecydowanie zasłużyła na więcej, bo sytuacje strzeleckie były i gdyby tylko udało się dać precyzyjniejszą piłkę, gdyby tylko udało się zapewnić jej komfort i zapewnić dobrą piłkę, to myślę, że z dwie bramki dzisiaj byłyby na jej koncie. Drugą zawodniczką Lecha Poznań, która opuszcza boisko, jest najprawdopodobniej najprawdopodobniej Klaudia Wojtkowiak. Tak, Michał? Tak, tak, nie widzę tej piłkarki na boisku, więc najprawdopodobniej tak by mogło się... Tak, zgadza się, Klaudia Wojtkowiak opuściła boisko, bo zeszła z drugiej strony. Nie wygląda na zadowoloną, ale trzeba obiektywnie przyznać, że tak jak mówiłem, mało konkretów było dzisiaj z jej strony. Zazwyczaj nie mam wątpliwości, ale teraz uwaga, bo Ślęza w ataku. Nie można tego nazwać pojedynkiem, bo jeszcze tam Piechocka ubezpieczała Sawicką. Mówię, bardzo szanuję tą zawodniczkę, podoba mi się jej charakter i to, jak walczy o piłkę, ale dzisiaj to było za mało. Nie wiadomo było, dlaczego jest na tym boisku, bo mało tych celnych podań, mało wnosiła do ataku. Tutaj widzimy, nie odpuszczają z pressingiem piłkarki Ślęzy. Piłka wraca do Laskowskiej. Czy decyduje się na dłuższe podanie? Tak, wybija piłkę. Nie jest to dobry pomysł. Przypomnijmy, że na boisku już nie ma Martyny Lechny, a więc ta gra na ścianę i gra bazując na wzroście już nie będzie wiele dawać. Ale teraz... Świetny teraz odprowadziły tą piłkę drużyna ze Ślęzy. Musi się zmienić plan na grę, bo nie można dawać Martynie Nowaczyk wysokich piłek. Zwróćmy uwagę na jej wzrost. To jest piłkarka, która jednak bazuje na szybkości. To jest piłkarka, która bazuje na inteligencji boiskowej i na swoich okazjach, na pojedynkach szybkościowych. Także jeżeli chcemy uruchomić tą napastniczkę, a warto by było, bo udowadniała w ważnych spotkaniach, że potrafi strzelać bramki, no to jednak pojedynki muszą się toczyć na ziemi, a nie w powietrzu. Tak, teraz z rzutu wolnego rozpoczną Lechitki. Przy okazji zmiana, Wiktoria Tyza pojawiła się na murawie. Boisko opuszcza z numerem 8 Nikola Domaszewicz. I znów wraca pressing Ślęzy. Praktycznie podanie dzisiaj do Łuczak to jest podanie do Anny Laskowskiej. Nie próbuje Łuczak dzisiaj wchodzić w pojedynki. Nie próbuje wyjść z piłką tyłem do bramki w odróżnieniu od Sawickiej czy Kuleczki. Oczywiście jest to uwarunkowane różnymi warunkami. Zresztą warto wspomnieć o tym, że to jej pierwsze kroki w seniorskiej piłce, więc sensacyjnych zagrań nie ma co oczekiwać. To i tak jest ogrom, można podziwiać zawodniczkę, że już z tak poważnym rywalem znajduje się właśnie w podstawowym składzie. Po raz kolejny dłuższa piłka od Anny Laskowskiej. Kolejne długie zagranie. Sawicka teraz postanowiła przejąć inicjatywę i sama pcha drużynę do ataku. Dobre podanie, ale delikatnie za mocne. Przejęła je Amelia Niedzielska. Drużyna potrzebuje teraz też uspokojenia. Rozumiemy, że jest 67 minuta, a zatem to spotkanie zmierza ku końcowi, ale drużyna musi inteligentnie gospodarować siłami. Paula Frączak jest zmęczona. Zobaczmy, jak wiele ona długich piłek dostaje. Ona cały czas jest w sprincie. Teraz doszła do tej piłki, ależ teraz siatka założona i to jest bardzo dobra sytuacja. Właśnie, Dominik, wracając, trzeba tymi siłami inteligentnie gospodarować, bo mecz jest długi i dawanie cały czas długich piłek na Paulę Frączak i zmuszanie jej do ciągłych biegów w jedną i w drugą stronę. Pamiętajmy, że najprawdopodobniej gra dzisiaj jako wahadłowa, bowiem tradycyjnego ustawienia nie mamy przed swoimi oczami, jednak wygląda na to, że gra jako wahadłowa i gra w taki sposób jest wymagająca dla organizmu, a pamiętajmy o tym, że to również jest zawodniczka futsalowa, zatem również zawodniczka, która jest przyzwyczajona do częstego grania. Także warto zwrócić na to uwagę. Nieczysto teraz kapitan zespołu gości Oliwia Adamiec, ale szybko wznowiły zawodniczki Lecha Poznań, teraz na skrzydle Kościelak. Kolejna siatka. Ale piłka za plecy Julii Przybył. Gdyby ona jednak zyskała tą piłkę, to mogłoby się zrobić bardzo groźnie. Teraz znowu Sawicka wysoko. Smutno się, Dominik, naprawdę smutno może wspominać ten mecz póki co Sawicka, bo naprawdę jest nieomylna w swoich decyzjach, jest nieomylna. Kapitalnie wychodzi do tych swoich sytuacji, nie daje nawet centymetra przestrzeni. Jeden błąd. Jeden błąd zaważył na tym, że Lechitki straciły bramkę, kiedy dosłownie zawodniczka wbiegła za nią i plan spalił na panewce. Kolejne długie zagranie do Frączak, ale nie ma szans, żeby do tego doszła piłkarka z numerem 20, futsalistka, co warto przypomnieć. Widzimy tutaj również wykop. Był moment, kiedy przejmowały tą piłkę piłkarki Lecha Poznań. No i znowu Sawicka. Laskowska. No, takie niefrasobliwe było to dosyć zagranie. Ubezpieczyła teraz przybył zawodniczka z numerem 19. Bardzo dobrze Sawicka, ale znowu otrzymała kolejny już cios. Pofrunęła praktycznie kapitan Lecha. Rzut wolny dla Lecha Poznań UAM. I znów Anna Laskowska. Co jakiś czas z ławki rezerwowych sztab szkoleniowy kieruje uwagi w stronę bramkarki. W zasadzie to trener bramkarzy kieruje te uwagi. Tym razem podanie było... Tym razem nie było tego dłuższego podania, było podanie przez środek, tak jak to widzieliśmy częściej w pierwszej połowie spotkania. Długie podanie, rozgrzewa się tuż przy linii bocznej Jurek. Notuje same wejścia z ławki. To będzie jej trzecie spotkanie, w którym wchodzi z ławki. Nie rozegrała w tym sezonie meczu od pierwszej minuty. Martwiąca statystyka, bo tak dobrze wszedł w mecz Lech Poznań, a w drugiej połowie nie stworzono praktycznie żadnego poważniejszego zagrożenia dla bramki Niedzielskiej. Wydawać się mogło, że jednak doświadczymy spotkania, w którym będziemy mieli cios za cios, grad bramek, otwartą grę, narażanie się na przeróżne ataki. Tymczasem widać, że pojawiają się pewne problemy w tej kwestii, zarówno po jednej i po drugiej stronie. Tak, myślę, że obydwa zespoły też realizują swoje założenia taktyczne doskonale. Z tego może wynikać mniejsza ilość goli niż w poprzednich spotkaniach, ale myślę też, że klasa obydwu tutaj rywalek też jest dużo większa. Sawicka znów przy piłce. Zastanawiam się, czy nie lepiej, skoro i tak Lech Poznań przegrywa 1-0, to czy nie lepiej by było odpuścić już te zagrania do Anny Laskowskiej? Tym bardziej, że ten pressing nie jest już tak wymagający. I Zuzanna Sawicka wprowadza się z piłką. Nowaczyk, Sawicka, świetne to było to odegranie. Kościelak nawinęła rywalkę. Jeszcze okazja, ale to nie było groźne. Kościelak coraz bardziej aktywna, warto wspomnieć. Ta zawodniczka ma na swoim koncie w tym sezonie dwie bramki, obydwie zdobyte w meczu przeciwko Bielawiance Bielawa na własnym boisku. Najlepsza jak dotąd strzelczyni po stronie Kolejosza. Czekamy na rozruszanie się innych zawodniczek. Przypomnijmy, że to jest pierwsza liga, to znaczy wyższy szczebel rozgrywkowy niż sezon temu i... No, ta forma napastniczek jeszcze nie jest taka jak w poprzednim sezonie, kiedy to brylowała choćby Patrycja Kwiatkowska. Jej warunki fizyczne, wzrost, siła i przyspieszenie na pierwszych metrach byłoby nieocenione w dzisiejszym spotkaniu przy tak silnym pressingu, ale jej również nie ma w drużynie Lecha Poznań. Brakuje strzałów, Dominik, po stronie Lechitek. Teraz powinny się skoncentrować właśnie na tym, żeby cały czas przeć. Tak, myślę, że statystyka strzałów dzisiaj nie jest imponująca, jeśli chodzi o obydwa zespoły. Ale mimo wszystko drużyna rywali... O, ale teraz błąd! Przysnęła teraz obrona Lecha Poznań. Tak, w tej drugiej połowie drużyna Ślęzy Wrocław stworzyła sobie zdecydowanie więcej sytuacji. Ale jeszcze zostało 16 minut do końca regulaminowego czasu gry. Zobaczymy. Ciężko tutaj o jakichkolwiek game changerów, Dominik, z racji na to, że No właśnie, czego tak naprawdę drużyna Lechitek w tym momencie potrzebuje? To jest dobre pytanie. Pojawiła się już Patrycja Małyszka, pojawiła się również Martyna Nowaczyk. Z ofensywnych zawodniczek można jeszcze desygnować choćby Zofię Wojciechowską, ale poza tym kadra rezerwowych to są w gruncie rzeczy obrończynie i bramkarka, także i warto jeszcze wspomnieć, jedna pomocniczka, także mało jest alternatyw w ataku, a na razie wszystko zmierza do tego, że będziemy mieli pierwszą od, można powiedzieć, niepamiętnych czasów porażkę, bo szokujące, że Lech Poznań nie jest w stanie, mimo tego, że mamy drugą połowę, czyli ich, można powiedzieć, prime time, nie jest w stanie odpowiedzieć na grę drużyny Ślęzy. Zupełnie zniknęła w tej drugiej połowie Maja Kuleczka, skoncentrowana na grze w defensywie, a nie w ofensywie. Laskowska, bardzo ryzykowna interwencja, ale z tego znamy tą bramkarkę. Ona podejmuje dobre decyzje, ale często będące na granicy ryzyka. Teraz Maja Kuleczka z problemami. I kolejny faul. I mamy... Nie, nie mamy żółtej kartki. Przez chwilę myślałem, bo sięgnęła pani sędzia do kieszeni. Frączak. Frączak. Cały czas. Proszę bardzo. Łuczak i zagranie do przodu. To w tym meczu rzadkość. I kolejny faul. Zastanawiam się, kiedy będzie żółta kartka i mamy, jak na zawołanie, żółtą kartkę. No... Kolejny faul, wiadomo, to nie są brutalne zagrania, to nie są agresywne zagrania, ale potrafią zrobić krzywdę, skontuzjować rywalki, no i skończyła się cierpliwość sędzinie tego spotkania. Cisza na boisku, cisza przez chwilę na naszych stanowiskach komentatorskich, bowiem trwa zapisywanie danych zawodniczki ukaranej żółtą kartką. Wszystko musi się zgadzać. Kiga Dumps już dała sygnał do gry i teraz Maja Kuleczka. Znów wycofanie do tyłu. Brakuje mi tego pociągnięcia tych sytuacji w ofensywie ze strony Mai troszeczkę do przodu. Julia Przybył też niewidoczna w drugiej części spotkania. W momencie, kiedy gra jeszcze 1 na 1, to można oczekiwać jakichś sytuacji strzeleckich, ale kiedy do tej zawodniczki zbliża się dwójka obrończyń, no to Dominik, pojawiają się już dosyć konkretne problemy. Julia Przybył jest w stanie wygrać pojedynek i poradzić sobie z jedną rywalką, ale dwie to już za wysokie progi na jej nogi. Tak, brakuje mi też od kilkunastu, może kilkudziesięciu minut takiego parcia na bramkę ze strony Lechitek. Nowaczyk odcięta jest praktycznie od gry i to nawet nie jest kwestia tego, że wygląda jakoś tragicznie źle czy słabo, to jest po prostu kwestia tego, że Lech Poznań bardzo buduje swoje sytuacje, buduje je praktycznie od początku. Straty następują w środku pola, drużyna nie chce praktycznie podejść pod pole karne i właśnie takie sytuacje się zdarzają, ale Zuzanna Sawicka, anioł stróż. Tak, stoi na wysokości zadania, piłka wraca teraz do Anny Laskowskiej. Widzimy, szykują się najprawdopodobniej zmiany. Wojciechowska również pojawi się na boisku, czyli można powiedzieć ostatnia nadzieja trenerki w ataku. Jest to zawodniczka, która poszczyciła się już w tym sezonie 1 bramką. Rusza teraz Frączak. Wróćmy na chwilę na boisko, bo Frączak tutaj próbuje oddać strzał, ale nie podniosła głowy, mi się wydaje, Dominik. Można było to rozwiązać inaczej. Ona szukała sytuacji zejścia na lewą nogę, nie próbowała jakoś specjalnie uderzać na bramkę z centralnej pozycji. Ona szukała tego właśnie, tej podkręconej piłki, no i wyszło jak wyszło. Ale warto odnotować kolejną próbę strzału na bramkę Niedzielskiej. Też nie była to taka łatwa pozycja za pola karnego. Teraz przy piłce. Prawda, ale jednak nie było to proste podbicie, tylko było to dokręcenie tej piłki, a gdyby uderzyła mocniej z prostego podbicia, może by postraszyła bramkarkę Ślęzy. Ale to już historia. Przed nami pierwsze zmiany w Lechu, w zasadzie można powiedzieć nawet kolejne zmiany, bo Wojciechowska, Jurek już za chwilę na murawie. Miejmy nadzieję, że uda się chociaż z perspektywy Lechitek oczywiście zachować ten chociaż ten jeden punkt niezwykle cenny. Czasu jest malutko. 79. minuta spotkania. 10 minut, nie licząc pewnie podstawowych przerw z gry. Schodzi zmęczona Paula Frączak. Wybiegała się dzisiaj. W jej miejsce Małgorzata Jurek, obrończyni. Pełne zrozumienie dla tej sytuacji. Kto jeszcze opuścił boisko? Julia Przybył. Julia Przybył, tak jest. Zgasła nam ta iskiereczka w drugiej połowie. Tak jak mówiłem, kiedy towarzyszyła jej jedna zawodniczka i jeszcze dało się wykorzystać jej atuty, ale przy jej warunkach dwie to już był stanowczy problem. No i opuszcza dzisiaj spotkanie, ale teraz popatrzmy, Patrycja Małyszka. Chociaż out. Zwraca uwagę trener, czyli pojawia się coś, prawdopodobnie pojawi się coś, co dobrze znamy, Dominik, jako stali bywalcy na meczach Lech Poznań UAM, czyli rezygnacja z dryblingu i dłuższa piłka. Trener stawia na bardziej pragmatyczne rozwiązanie i nie ma co się dziwić, bo ewentualne 3 punkty na tym terenie będą bezcenne. Porada. Nie doszła piłka do Wojciechowskiej. Czyżby kolejne wycofanie? Tak jest, Łuczak znów do Laskowskiej, a warto wspomnieć, że na Państwa ekranach za chwilę zamelduje się kolejna nowa piłkarka na boisku, tym razem po stronie Ślęzy. Do tego jeszcze jednak trochę czasu. Jeżeli dojdzie tutaj, Dominik, do straty punktów, warto wspomnieć, że będzie to pierwszy remis od czasu spotkania z Pabianicami sezon temu na tym terenie w trakcie 14. kolejki drugiej ligi. Pierwsza porażka, Michał. Pierwsza porażka, tak, twierdza w końcu zostanie zdobyta, ale jeszcze jest niecałe 9 minut przy piłce piłkarki Ślęzy. Rzut wolny. Daryna Krawczuk jeszcze musi poczekać na swoją szansę w tym spotkaniu. Najprawdopodobniej ta zmiana będzie miała miejsce, kiedy piłka opuści boisko, zarówno przy rzucie rożnym, w przypadku rzutu rożnego, jak i po prostu niecelnego uderzenia bez kontaktu z jedną z zawodniczek Lecha. 30 metrów około od bramki, czy zdecyduje się na strzał? Piłkarka tak, ale prosto w mur. Oliwia Adamiec nie trafiła do bramki, ale jeszcze ciągnie tą sytuację. Jeszcze nie pozwala, by piłka opuściła boisko, chociaż walczy z nią zaciekle Wojciechowska. Tłok niesamowity przy polu karnym Anny Laskowskiej. I jaka decyzja, pani arbiter? Jest rzut z autu dla Ślęzy. Trudno będzie teraz znaleźć partnerkę. Bardzo ściśle kryte są piłkarki. Nie śpieszą się już piłkarki Ślęzy Wrocław. Będzie, chciałem powiedzieć, dośrodkowanie. Ale był to celny strzał, możemy odnotować. Tak. Od bramki po raz kolejny rozpocznie Anna Laskowska. Zgodnie z moimi przewidywaniami nastąpi najprawdopodobniej teraz zmiana, z tego co widzę, chociaż ten gwizdek chyba jednak tego nie sugeruje. Tak, będzie zmiana. Zuzanna Walczak opuszcza boisko. No i na te ostatnie 7 minut wejdzie zawodniczka ze Ślęzy. O czym warto jeszcze wspomnieć, Dominik, bo można się powoli oswajać z myślą, że twierdza Lecha Poznań zostanie zdobyta. I w takim przypadku, jeżeli Lechitki chcą liczyć na pozytywny wynik, muszą liczyć na to, że Bielawianka wygra z Polonią Środa Wielkopolska. Również Hydrotrak Radom będzie musiał pokonać UKS 3 Staszówka. Tak samo Sportis Bydgoszcz będzie musiał przegrać z Ząbkowią Ząbki. No i Hecz Markus Gdynia musi zremisować z Skrą Częstochowa. Jeśli takie wyniki w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszej kolejce, w tej kolejce by padły, to Lech Poznań nie okazałby się stratny. miałyby miękkie lądowanie po tym spotkaniu ze Ślęzą, ale myślę, że taki przebieg wydarzeń jest mało prawdopodobny, ale teraz poczekajmy, bo jeszcze jest sytuacja. Wojciechowska, ona ma dużo energii, ona może ze spokojem sobie opanować tą piłkę. Kościelak, pierwsze dośrodkowanie, Nowaczyk, oj, jeszcze jest sytuacja, ale tam chyba faul Martyny Nowaczyk, a szkoda, bo znów sytuacja dla Lechitek, ale znów praktycznie Dominik, piłka złapana w koszyczek. Oddalone zagrożenie, przynajmniej na chwilę. Tak jest, tam rywalizacja bark w bark. Ostatecznie Amelia Niedzielska rozpocznie z rzutu wolnego. Także Lech Poznań ma szansę utrzymać czwarte miejsce w tabeli. Oczywiście straty punktowe będą dość konkretne, natomiast to czwarte miejsce w tabeli może się udać utrzymać, ale do tego potrzeba praktycznie cudu. Jeśli wierzyć statystykom, które Państwu przed momentem wymieniłem, a mianowicie zestawieniu tych meczy, to już by Dominik musiał naprawdę gruby wałek przejść, żeby wszystkie te drużyny, które wymieniłem, przegrały. Tak, teraz Ślęza, jeśli wygrałaby ten mecz, odskoczyłaby już zespołowi z Poznania na 4 oczka. Ale również Rysowia musiałaby liczyć się z rywalizacją tej drużyny. Ładnie teraz nawinęła, świetnie na małej przestrzeni piłkarka ze Ślęzy. Bardzo ryzykownie teraz Zuzanna Sawicka. W pewnym momencie się aż tak przestraszyłem, bo te ręce tak nienaturalnie ułożone, oczywiście blisko ciała, jak żeby inaczej, ale wyglądała, jakby chciała bardziej złapać w koszyk tą piłkę, aniżeli wygrać pojedynek. Z kolei warto jeszcze przytoczyć słowa Alicji Zając z poprzednich spotkań, a mianowicie to, że nie skupia się drużyna Lecha Poznań na tabeli. Wiadomo, że jest ciasno, ale jeśli się wygrywa, to można awansować na kilka miejsc. Także z optymizmem trenerka podchodziła do tej rywalizacji. Ale teraz bardzo groźna sytuacja, ależ teraz fantastycznie się urwała piłkarka ze Ślęzy. Znów ta sama sytuacja. No i kto inny, Dominik, to była Małgorzata Rogus. Kopiuj wklej sytuacja bramkowa, tak, kiedy teraz to Rogus wyciągnęła Laskowską i wygrała z nią pojedynek. Teraz nie udało jej się dojść do tej piłki. Sawicka. Porada. Nie ma czasu na granie z Laskowską, ale jest Sawicka. Tutaj może się jeszcze coś wydarzyć. Nowaczyk zeszła bardzo nisko, świetnie po piłkę i to jest dobra sytuacja, żeby wyjść z kontrą, ale za szybko ta piłka oddana. Piechocka. Niepotrzebnie. Porada. Zauważyła ją niemal od razu Piechocka i to jest szansa. Nowaczyk. Zmuszona do powrotu Wojciechowska i straciła dogodną pozycję. I jeszcze nabita, no. Nie układa się drużynie Lecha Poznań. Zobaczymy niecałe 3 minuty do końca tego spotkania. Zobaczymy, ile jeszcze doliczy pani sędzina, ale przy takiej grze myślę, Dominik, że nie ma co liczyć na korzystny rezultat. Fantastycznie dzisiaj prezentuje się kapitan Lecha, pokazuje hard ducha i gen lidera, ale nie mogę tego powiedzieć o innych piłkarkach, przynajmniej z drużyny Lecha, bo świetnie wygląda dzisiaj zespół Ślęzy. Praktycznie siedzą nam na karkach, można powiedzieć, jak się obejrzysz w swoje prawo. Oni czekają na to zwycięstwo. To będzie historyczny moment dla tej drużyny, bo przełamią nieprawdopodobną pasję Lecha Poznań. Ale do tego jeszcze parę minut. Wojciechowska, może teraz. Wojciechowska nawinęła, jeszcze jest przy tej piłce. Wrzutka by się przydała i jest wrzutka. Jurek. Ależ teraz znów centymetry. Minimalnie minęła piłkę. Te pomysły są dobre, Dominik, ale centymetry i centymetry. Tak można podsumować to spotkanie w wykonaniu napastniczek Lecha Poznań. Tak, było takich piłek, które były naprawdę dobre, jednak cały czas brakuje tego wykończenia, tego zamknięcia tej dobrej sytuacji. Zobaczymy, może teraz piłkarki Ślęzy wybijają piłkę. No, ale to nie miało prawa się udać. Pomysł dobry, za to wielkie brawa. Tego z pewnością nie można było odmówić Larskiej, że chciała szybko zaskoczyć Laskowską, która była ustawiona daleko, ale technika pozostawia wiele do życzenia. No i też Łuczak nie może popełniać takich błędów. Lech Poznań potrzebuje tych minut, potrzebuje budowania akcji. Tak, nie w takim momencie. Już rozpoczęła się ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Od autu rozpocznie Ślęza Wrocław. Dominik, kogo byś typował po stronie Lechitek jako MVP tego spotkania? Bo mój wybór pewnie znasz. Kapitan Lechitek jest dzisiaj po prostu niemalże nieomylna, ale jestem ciekaw, kogo ty byś wyróżnił z drużyny kolejorza. Parę osobistości dzisiaj się też zameldowało. Ciężko stwierdzić na pewno. Również uważam, że Zuzanna Sawicka rozegrała znakomite spotkanie. Szkoda tej jednej bramki, jednak ogół cały mecz, wydaje mi się, że to był jednak też najjaśniejszy punkt tego zespołu. 3 minuty. 3 minuty, tyle dolicza sędzina tego spotkania. Zobaczymy, czy to wystarczy chociaż na remis, bo myślę, że nie ma co się łudzić na zwycięstwo. Obroną się meczu nie wygra. Tu potrzebny jest atak, potrzebne są strzały na bramkę. I tak jak nie musieliśmy na nich nie narzekać w poprzednich spotkaniach, kiedy to udawało się zdobyć bramki i notowało się dużo celnych uderzeń przeciwko drużynom, które broniły się bardziej strefowo, tak dzisiaj nie przekonuje ta drużyna Lecha. Owszem, wygląda to świetnie pod względem rozgrywania, wygląda to fantastycznie pod względem kreatywności, szukania sobie szans, wyciągania wniosków przede wszystkim z przeszłości. Ale ta piękna piłka na niewiele się dzisiaj zdaje. Przypominają mi się takie słowa José Mourinho. Jak dla mnie to mogą sobie nawet zabrać piłkę do domu, ale 3 punkty zdobywam ja. To powiedział jeszcze trenując Tottenham w momencie, kiedy zarzucano mu słaby styl, ale wyniki. Porównywano go z Guardiolą swego czasu. A Guardiola słynął z takiej i słynie do dziś z świetnie wyglądającej piłki. Tutaj niewiele brakowało, żeby Małgorzacie Jurek udało się dojść do tej piłki od Matyldy Kościelak. Piłka dla Lechitek. Jeszcze żyją piłkarki Lecha Poznań. Mają 2 minuty, żeby nie dać się pokonać. Sawicka, kolejny bardzo poważny cios. Cios w brzuch w zasadzie z nogi. A podnosi się dzielnie. Wstaje z kurawy. Imponuje tym hartem ducha. Tu myślę, że można było dać spokojnie żółtą kartkę, jak nie czerwoną. To był atak powyżej pasa i to jeszcze korkiem, więc to było bardzo groźne uderzenie. Widzimy cały czas, czuje skutki tego wcześniejszego kontaktu. Żółta kartka jeszcze dla trenera Ślęzy. Kilkukrotnie już upominany przez panią trenera, ale nie ze względu na braki w kulturze, a mianowicie po prostu zbytnie zaangażowanie. Opuścił strefę trener gościń. No i pod tym względem pani sędzina jest bezwzględna. Szkoda, że nie była taka bezwzględna w momencie, kiedy Sawicka otrzymywała cios w brzuch. Można było się lepiej w tej sytuacji zachować, ale ewentualne konsekwencje, poważne konsekwencje nie byłyby, myślę, aż tak skuteczne. Ale teraz uwaga, wyszła jednak z bramki Niedzielska. Położyła się na boisku i zdobyła cenny czas. 30 sekund. I Dominik, chyba możemy powiedzieć, że sensacja powoli staje się faktem. Tak, twierdza najprawdopodobniej zostanie zdobyta. Jeszcze może być na dodatek podwyższony ten wynik, ale Małgorzata Jurek nie zawiodła w tej sytuacji. Śmiech przez łzy, w zasadzie uśmiech przez łzy można powiedzieć, bo interwencja bardzo dobra, ale wciąż 1-0 na tablicy. No i nie przekonuje dzisiaj drużyna Lecha Poznań, jak wcześniej wspomnieliśmy. I co ciekawe, nawet niepotrzebny byłby do tego nawet wpływ w drugiej połowie Woźniak czy Kaczorowskiej. Praktycznie bezrobotne były w drugiej połowie obrończynie ze Ślęzy. Trzyma jeszcze piłkę zawodniczka ze Ślęzy, Małyszka. Małyszka i to jest, czy to będzie ostatnie szarpnięcie, czy sędzia pozwoli dokończyć mecz? Kuleczka! Oj. No i koniec i tak można Dominik podsumować dzisiejsze spotkanie. Po prostu brakowało niewiele, ale Ślęza pokazała niezwykły hart ducha i pokazała, że naprawdę trzeba się z tą drużyną liczyć w tym sezonie Orlen pierwszej ligi. kobiet. Tak. No i niestety, sensacja staje się faktem, Dominik. Tak, widzimy radość w sztabie szkoleniowym i na ławce drużyny gości. Można powiedzieć respekt, ale i takie trochę poczucie... Ale i takie poczucie straconej szansy, bo szanse były, zabrakło niewiele, no ale jednak jest ta porażka na własnym stadionie Lechitek. Tak, Lechitki muszą pracować nad ofensywą i miejmy nadzieję, że pojawi się to w kolejnych meczach tego zespołu. Miejmy nadzieję, że przytoczone wcześniej wyniki się dzisiaj cudem spełnią. Ten mecz dla Państwa skomentowali i bardzo za niego dziękują Dominik Janicki, dziękuję. Oraz Michał Korek, bardzo serdecznie dziękujemy. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem i w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Superbet. Nowy sponsor strategiczny Lecha Poznań. Razem jesteśmy super. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem i w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem i w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief. Moje życie jest pełne wyzwań, a ja lubię być na nie gotowa. Dlatego aktywuję z Body Chief to, czego akurat potrzebuję. Lekkość, sport, detoks, dieta standard, nawet w niestandardowych sytuacjach. Zawsze tam, gdzie akurat jestem. I w duchu eko. Ty też aktywuj dietę w swoim stylu. Aktywuj Body Chief.